Cześć, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Far Cry 6, w którym ruszamy z kolejną misją fabularną tutaj w kryjówce, którą odblokowaliśmy już kilka odcinków temu. Jest tu jeszcze jedna operacja, którą zleci nam Jelena Morales, nie potrafiący utrzymać języka za zębami partyzant o imieniu Hugo, jest przesłuchiwany w Grand Hotel Caballero. Hugo wie, gdzie mieści się kwatera główna La Morale. Dopilnuj, żeby nie dowiedział się o tym reżim. No ale zaraz poznamy wszelkie szczegóły. Tutaj mamy wejście. I heard you and Carlito did some renovations at the museum. Well, if anyone shows up at this door with a tank, they're still going to need the password. No stary, nie chcę nic mówić, ale powtarzasz się. Ostatnio dokładnie to samo już wspominał. Więc to akurat nic nowego. Jelena czeka tutaj. We need to talk. I need you to go to the Grand Hotel Caballero. It used to be a resort for wealthy turistas, but Benitez converted it into some sort of prison torture hellhole. One of our fighters, Hugo, is being held there, which means he's got an appointment with the dentist, the regime's best interrogator. If the dentist gets any information out of him, we're fucked. He's got a good heart. But Hugo will crack like a fucking coconut. You need to stop that interrogation, whatever it takes. I already sent a scout to the hotel. She'll help when you get there. And one of Gilberto's people can get you past the guards if you hide in the back of his delivery truck. But you better hurry. The truck is leaving soon from the delivery yards. A to ciekawe. Skorzystamy, jeśli będzie taka opcja. Benitez can't find out where we are, Danny. No, sprawa jest poważna. Lepiej, żeby nie odkryli naszej kryjówki. Czyli co? Tamta ciężarówka by mnie jak najbardziej tutaj zainteresowała. Zerknę tylko na chwileczkę jeszcze tutaj. Muszę dzisiaj, kurczę... Tylko, że właśnie, jeśli tutaj mam się raczej przeskradać, to znowu za bardzo nie skorzystam z tego karabinu. No chyba, że w dalszej części odcinka, ale prawdę mówiąc to chciałem sobie sprawdzić co nieco. A, tylko że tutaj nie za wiele zmienię. Bo też tak właśnie zerkałem jeszcze na ten karabin, którego nie modyfikowałem tak do końca, a dobrze by to było zrobić. Tylko teraz, czy ja tutaj na przykład chcę dodawać tłumik? Może niekoniecznie. Tutaj są kolejne oczywiście do odblokowania. Weźmiemy za to jakąś optykę. Mamy celownik kolimatorowy. No bo czy ja chcę tutaj mieć jakieś przybliżenie? Chyba nie. Ten a ten to po prostu wyglądem się różnią. Dalej mamy jeszcze coś takiego. A, dodatkowy celownik. Możemy to zmieniać. To co? Krótkiego zasięgu? Czy... Sam nie wiem. Weźmy sobie to na razie. Zobaczymy, czy to będzie jakieś przybliżenie większe, czy nie. I tutaj jeszcze celownik laserowy. Typu zrób to sam. Znacznie zmniejsza rozrzut pocisków. A tutaj tylko częściowo zmniejsza. Ten lepiej wygląda, więc na razie przy tym zostanę. No i te modyfikacje chyba tutaj raczej zmieniać nie będę. Strzały mierzone, zwiększenie obrażeń. Dobra, myślę, że na tę chwilę możemy to zostawić tak jak jest. No i wygląd broni ewentualnie zmienić. Tutaj mamy jeszcze coś innego. Wykupmy sobie i od razu właśnie zainstalujmy, bo w sumie czemu by nie? Poza tym chyba nie będę tutaj więcej zmieniał. A więc wychodzimy, no i ruszajmy jak najszybciej. I heard you and Carlito did some renovations. A ty się znowu powtarzasz, stary. Ile można? Lecimy tutaj. O ile mógłbym wprawdzie dostać się do hotelu bezpośrednio samemu albo korzystając z szybkiej podróży, no to skorzystajmy z tej opcji. Kierowca już czeka. Hey, I'm driving up to the hotel. I can sneak you past the guards. Hop in. No i super. Oh shit! You're doing this mission? Hell yeah. I hate dentists.
Me too. They say when you're in her chair, you either give up information or your life. Or both. Then I'm going to have to find Hugo, quickly. Our scouts are already in position and ready to help. Coś dziwnego dzieje się z jego oczami. You heard Yelena earlier. That was the voice we needed. Sometimes it's hard to tell if we're winning or losing, you know? We're going to win this thing. I promise you that. Kierowca widzę, że nie jest jakimś, kurczę, demonem szybkości, jeśli chodzi o prowadzenie tej ciężarówki. Ej, ale tutaj mamy chyba towarzystwo, jakiś teren zastrzeżony. Hold off! Checkpoint! Better watch Stay myself. Quiet! Okej, okay, nie wychylajmy się. Spread out and re-engage! Góry my! Że co? To nie ja się dałem pokazać. Come on! Wow, not bad, not bad. Czyli tak musiało być. Jedziemy dalej? Jedziemy, okej. Okay. Zamykamy. Okej, we're good. Wiecie co? Ja może pozbędę się mojego amigo, żeby nie mieć problemów. Tutaj jednak będziemy chcieli się zakraść. No i ewentualnie jeszcze właśnie zmienimy wyposażenie na takie, które się przyda bardziej do skradania się. Teraz powinno być ok. Closer than I would have liked. To już jest tamto miejsce, słuchajcie. Aż z ciekawości zerknę. No, wygląda na to, że jestem tutaj po raz pierwszy. Przeładuj, przygotuj broń. Tylko mam nadzieję, że też się sam nie będziesz tutaj wychylać, stary. Nie chciałbym go niańczyć. Danny, I'm your eyes on this one and I'm in position. The dentist is already in there with them. Pinga. I thought dentists were always late. Not this one. Dobra, wychodzimy. Kurde, całkiem sporo towarzystwa w okolicy. Trzeba będzie coś z tym zrobić. No, tylko jednego mi oznaczyło. A nie, jest jednak więcej. Spoko. Kogoś mamy też z tej strony. Tutaj. Ale to nie wszystko. Tu jeszcze jeden. Bullshit. No dobra, rzeczywiście słychać tam, że prowadzone jest to przesłuchanie. Konio, I'm having flashbacks here. What the fuck you? Don't you understand? You'll tell me where La Morale is hiding. Why do they always speak? Powiem wam, że najpierw chyba trzeba będzie się rozprawić z tymi żołnierzami tutaj. Bo inaczej może być chyba ciężko o przerwanie przesłuchania. Kogoś mamy jeszcze tutaj na obrzeżach tej lokacji. To mnie zastanawia. Lepiej by było się najpierw właśnie pozbyć takiej osoby. Ale to jakoś tutaj? Dokładnie. No dobra, spróbuję podejść. Just tell me where your headquarters is. Any minute now, my people are going to rescue me and make a corpse out of you. Ah, how touching. But no one's coming, I'm afraid. Now open wide, Hugo. No dobra, ciągle kurde tam nie przerywają tego przesłuchania, ale to wiadomo, dopóki ja nie zadziałam, to nie ma o tym mowy. Where is Yelena Morales? I'll tell you. Where?
my asshole! A comedian? We'll see who's laughing after I perform a root canal with this gun! Be my guest! My teeth are all fake anyways! Danny, you must stop that interrogation. Hugo won't last much longer. Si, I'm on it. No dobra, no to do dzieła w takim razie, co? This can't stop, you know, Hugo. Tell me... Jak to możliwe? Bez jaj. Ona jest niezniszczalna, come on. Jest naprawdę przesada. Ale jaja. Tyle obrywać. Nie zostaw żadnych świadków, ależ oczywiście, że nie. Teraz sobie zmienimy w takim razie wyposażenie i lecimy. Yelena, the dentist is dead. La morale is safe. For now. That's fucking great news, Danny. Oh, and I'm working on a gift for you. Gift? The hotel. I'm taking it. They have tortured the last guerrilla here. You sure you're not La Morale, Danny? I'm just saying. To wszyscy? Wygląda na to, że tak. Come here. What do you want the people of Yara to know about the conflict? Conflict? It's business as usual. Look, in spite of all the rumors going around, there's no war, at least not here in Eastern Yara. Am I right, Admiral? This is not a war. There. The criminals of La Libertad will be stopped. Yeah. They're few, we are many. You hear that? Libertards? This means chica. She means business. And what about the violent gang known as La Morale? Anyone who attacks Yara's military or a business interest is not a true Yaran. My strategy... And I helped her with the strategy. I've got decades of experience. I ran a security firm. The East is safe. Am I right? Right. No prea capas, por nada. That's a cut. I gotta go. Señor Presidente. Admiral, so lovely to hear your voice. W końcu zobaczyliśmy, admirał Benitez. If I could ask, how is it that a group of school children in El Este are inflicting the highest number of active duty casualties of this war? Admiral? They have support. From Libertad and the Legends. I've always taken a personal interest in your career. Handpicked you out of the academy. But make no mistake, there were more experienced, more qualified, and more intelligent officers in line before you. You stood out for one simple reason. Sí, señor presidente. You were a woman in uniform. And now you could be the highest ranking woman ever to have her head on a pike. Gracias, señor presidente. Higher! I want them higher! Chyba sama poczuła zagrożenie. Mieliśmy też tego McKeya przy okazji. Klucz do pokoju hotelowego. Ej, a to coś tam jeszcze jest może do zgarnięcia? Czemu ja dopiero teraz ten klucz otrzymałem? To mnie teraz zastanawia. Powiem wam, że chyba to bym chciał sprawdzić teraz w pierwszej kolejności. No tym bardziej, że nie zebrałem tam wszystkiego. Może właśnie ten klucz pozwoli mi dostać się do tego składu FND. Wygląda zatem na to, że pani admirał będzie kolejną ważną postacią z armii Antona Castillo, która nie pożyje już za długo. No ale to wszystko w swoim czasie. Na razie właśnie skorzystajmy z tego, że ten klucz jakiś jest tutaj zdobyty. Szczerze mówiąc, nie sądziłem, że od razu po tej strzelaninie przeniesiemy się z powrotem do kryjówki. A nadal warto tutaj troszeczkę się rozejrzeć. Przede wszystkim, no jeśli chodzi o tę skrzynkę, to nie wiem, chyba jednak na górze to znajdziemy. Na pewno tutaj mamy jakieś informacje. Być może właśnie na temat kolejnych skrzynek. Zobaczymy.
Oczywiście, że tak. Trzy nowe składy FND w okolicy zostały oznaczone. No i dobra. Hola, buenas. A tymczasem ta skrzynka... Może, jeśli ją oznaczę w ten sposób, to wtedy zobaczymy, gdzie konkretnie, na którym piętrze jej szukać. Jednak na dole, słuchajcie. Ale jakoś tutaj w środku... Jak to się stało? A, jest ten klucz faktycznie potrzebny. No dobra. Prawdopodobnie ta dentystka miała klucz, a w związku z tym, że jej nie przeszukałem, to automatycznie właśnie dostałem kluczyk, żeby nam tutaj nie przepadł. Chociaż jak znam życie i to, jak ta gra jest tutaj zaprojektowana, to być może w jakimś innym miejscu na terenie hotelu jest zwyczajnie drugi klucz również do zdobycia. Czyli tak, tutaj chyba niczego więcej już nie znajdę. A szkoda, bo liczyłem, że może będzie tu jakaś notatka. Ale chyba nie tym razem. W każdym razie, jeśli już jesteśmy w tej okolicy, może warto by było udać się nieco bardziej na północ i wbić na ten teren. Zobaczymy. Bo tutaj chyba faktycznie już niczego więcej nie znajdziemy. Ewentualnie zerknę na górze. Czy jest tutaj coś do odnalezienia? No, ale nie. Tylko jakieś surowce. Czyli tak, jeśli tutaj jestem na wysoko położonym punkcie, może uda się kawałek polecieć? No raczej wątpię. Tutaj będę musiał za chwileczkę wylądować. No niestety. Ale gdybym tędy przeskoczył, to już lepiej się to uda. I tam mamy pudełko z biżuterią, więc będą znowu jakieś elementy kosmetyczne. O to tutaj na razie zadbajmy, a później będziemy zmierzać w stronę punktu kontrolnego i ostatecznie w stronę baterii przeciwlotniczej. Zdecydowanie chcę tych baterii się pozbyć. Po pierwsze, żeby móc w okolicy korzystać z desantu powietrznego, ale także i po to, żeby mieć już pełne zapasy tego zubożonego uranu i wtedy wykupimy już właściwie każdą pozostałą broń typu zrób to sam. No bo na tę chwilę jeszcze nie mamy absolutnie wszystkiego, a na pewno tę kolekcję chcę skompletować. No dobra, to tak, obserwuj ten punkt kontrolny. To będzie gdzieś tam. Tutaj już chyba ruszymy pieszo i może się rozprawimy z całą grupą od razu. Tak patrzę, w tym przypadku mamy przylepny granat. A to zrobimy komuś niespodziankę i może podrzucimy ten granat, przylepimy do pleców. Może to wyglądać ciekawie, tylko uwaga na ciężarówkę. Na razie niech może przejedzie. Nie jestem na terenie zastrzeżonym, więc tutaj nie powinien mnie ten żołnierz zaatakować. Ale jak sobie podejdziemy tutaj, to ten granat właśnie przylepimy. Okej, careful, Danny. Tak jest, o to chodziło. Granat dymny. A co tam, nie zaszkodzi. Trochę na oślep. No i średnio to chyba wyszło. Musimy się podleczyć. Żeby tylko, kurczę, nie pożałować takiego ataku, bo chciałem po prostu skorzystać z nieco innych gadżetów. Ale się to może źle skończyć. Jasny gwint. No tak, bo to był inny typ przeciwnika i tutaj taka amunicja chyba się nie do końca sprawdziła, albo po prostu niepotrzebnie strzelałem gdzieś tam w tors. Ja cię kręcę. Czy ja tutaj mam... A nie, w tym przypadku nie mam apteczki. To mamy problem. Weźmy jeszcze bombę rurową, co? Skoro nadal ich tam mamy, to wysadzimy ten pojazd. I to od razu załatwiło sprawę. Tutaj nie wiem, czy zabrałem już kluczyk. Pokonałem tego przeciwnika. I mam jak najbardziej kartę. A więc możemy otworzyć skrzynkę. No i dostać się jeszcze tutaj. Tym razem dla odmiany tylko mapka z kolejnymi składami FND. 8 sztuk, proszę bardzo. Więc będzie jeszcze więcej okazji, żeby pozbierać co nieco.
Wiecie co? Powiem wam tak. Ja sobie tutaj wyposażę. Mamy przyspieszenie odnawiania wytrzymałości, ale weźmy ten strój nawiązujący do Assassin's Creed Valhalla. Właściwie nie pełny strój, tylko właśnie bluzkę, która pozwala nam zbierać więcej tego typu surowców. Tak jak właśnie leki i tak dalej, i tak dalej. Skoro już tak tutaj, kurczę, to zbieramy, no to wypadałoby, żeby było tego po prostu więcej. Metal 16 sztuk, a normalnie pewnie by było 8. Dobra, na koniec niszczymy billboard. I za chwileczkę będziemy ruszać. Może zanim odbijemy w stronę kolejnej baterii przeciwlotniczej, to jeszcze właśnie zajrzymy po kolejny skład FND, który nam się oznaczył na mapie, bo to też jest całkiem niedaleko. I tutaj chyba nie najgorszym pomysłem będzie z takiej możliwości po prostu skorzystać. Czyli właśnie tutaj wbijemy. Kto wie, czy to nie będzie nieco wyżej od samej baterii, którą chyba gdzieś tam mamy. Jak tak było widać na mapie. A to jest w ogóle też jakieś miejsce. Może z notatką. Tutaj mamy McKaya. No ciekawie to teraz widzieć wszystko. Wiecie, w samym wątku fabularnym, podczas gdy wcześniej czytaliśmy o tych postaciach właściwie tylko w różnych notatkach, które znajdowaliśmy, tak wiecie, zupełnie opcjonalnie. Trochę inaczej się wtedy patrzy na te postacie, bo już wiemy, za co są odpowiedzialne. Oczywiście, jeśli przykładaliśmy uwagę do tych czytanych notatek. A, to tam przy okazji mamy tę kryjówkę i Jelenę, z którą będzie dopiero do pogadania trochę, ale na razie odznaczamy. Muszę cały czas pamiętać też o tym, że wciąż tu jest jeszcze trochę tych pobocznych operacji. I bet Yankees loved this place. Nie wspominam już też o tym, że do tego wszystkiego jeszcze operacje specjalne, czyli te dodatkowe lokacje do odwiedzenia. No ale najpierw tutaj wbijamy. Konio! Też kurczę, jakaś posiadłość, a to przypadkiem nie znajdziemy tutaj czegoś więcej? Chyba jednak nie. Ale to musiałbym pewnie dokładnie jeszcze poszukać. Nie tylko po terenie zastrzeżonym, ale też i nawet tutaj jakoś. No tam mamy tylko surowce, z tego co widzę. Więc jeśli tak patrzę teraz na szybko, to niestety, ale notatki żadnej nie widać. Skupmy się może na razie na tej baterii. Zniszczymy ją i wtedy bez problemu polecimy gdzieś tam nawet do kolejnych aktywności. Oczywiście zakładając, że wybierzemy sobie najpierw odpowiedni punkt kontrolny. A ten jest umieszczony no nie tak daleko stąd, bo dopiero co punkt kontrolny przejęty. Dobra, czyli tutaj mamy towarzystwo. Nie no, ja muszę znowu wybrać koniecznie ten przylepny granat. To jest świetna sprawa. Aj, nie trafiłem teraz. Uwaga. Wow, wow. Zaraz, kurde, będę pokarany za to wszystko. Chciałem się pobawić i mam teraz za swoje, co? Ja cię kręcę. W dodatku straciłem przylepne granaty. Weźmy granat dymny na razie. Troszkę się zasłonić tutaj. No i spróbujemy za chwileczkę. Kurde, jeszcze następne granaty. A, tutaj się nie spodziewałeś mnie, co? Ciągle tam patrzyli. Jeszcze próbują przejmować działko, ale nie damy tak łatwo. Aj tam, szkoda mi, kurczę, tego granatu przylepnego. No ale już co zrobić? Tutaj w ogóle warto jeszcze zajrzeć. Właśnie w tym miejscu jest ten uran. Musimy tylko przestrzelić płótkę. I teraz zabieramy. Mamy notatkę, ale akurat nie jest to oznaczone jako przedmiot kolekcjonerski. Dobra, na szczęście bombę rurową jeszcze mamy, więc możemy ją tutaj wyrzucić z tej strony. Okej, udało się. Ile w końcu tych poziomów doświadczenia tutaj jest do zdobycia, o to jest pytanie. No bo mam tę rangę 16, ale ciągle punkty jeszcze zdobywamy.
Więc to jest ciekawe, czy tych poziomów jest 20 na przykład, bo prawdę mówiąc, no robię wszystko w tej grze. To jeszcze musiałbym sporo tych punktów zdobyć, żeby na kolejne poziomy wbijać. No ale może właśnie, jeśli już całość zaliczymy na 100%, to wtedy będzie idealnie tyle, ile potrzeba, żeby mieć tutaj ten 20 poziom, zakładając oczywiście, że to jest poziom maksymalny. Tutaj sobie skorzystamy może z tej łodzi. Jeśli bym popłynął tędy, trzymał się brzegu, to prędzej czy później dostaniemy się do tej zasadzki, kolejnej aktywności, którą mamy akurat na terenie zastrzeżonym, a więc tam na pewno też powalczymy sobie co nieco i może znajdziemy jeszcze coś więcej. No nie jest to najszybszy środek transportu pod słońcem, ale no nie ma też tragedii. Tutaj się zatrzymamy, co? Los guerrillas could use some backup. Jasna sprawa, już pomagamy. Pooznaczać ich najpierw tutaj, bo oczywiście przeciwników trochę jest. No i myślę, że możemy ruszać. Najpierw przekabacić kogoś na swoją stronę. Okej. I lecimy dalej. Trochę się zajęli sobą. I o to mi w sumie chodziło. Tam jeszcze kogoś mamy. Tak jest, przeładowanie. Jest chwilka. Kurde, nie wiem, czy to jeden z naszych nie rzucił. I chyba wszystko. Sytuacja opanowana, zdecydowanie. Możemy zabrać ten zrzut zaopatrzenia. Zaraz rzucę okiem też na te samoloty, które są tutaj zaraz obok. Ciekawe, czy to nie będzie coś nowego przypadkiem. Jeśli tak, to moglibyśmy to zeskanować. Zobaczmy. A, to jest pojazd wojskowy. No ale patrzcie, zdecydowanie powinienem to dostarczyć na któreś lotnisko. I wtedy będziemy mieli po swojej stronie. Ale najpierw, jak już tu jestem, to jeszcze zobaczmy tutaj, bo zwróćcie uwagę, chyba tam na górze mamy nową unikalną broń. To by była możliwość, żeby sobie ją przetestować za momencik. Dostaniemy się tam za chwileczkę. No tak, a tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z lotniskiem, ale wiecie, ja muszę dostarczyć te samoloty tam, gdzie mogę też je wzywać. Zaraz zobaczymy, gdzie to będzie. Tylko teraz tutaj pudełko z biżuterią mamy. Zabieramy puszki farby, właściwie jedna. No i wejście na górę mnie interesuje, czyli możemy spróbować tędy. Tutaj będzie ok. No i faktycznie, tutaj właśnie mamy broń. Okej, vaya con Dios. Zobaczymy, czy jest to coś godnego uwagi. Ale mam nadzieję, że tak. Tylko zamiast czego weźmiemy? A, tylko że niestety typ amunicji mi nie odpowiada za bardzo, bo tylko pociski do zwalczania celów miękkich. No ale trudno. Zwiększa szybkość dobycia i chowania broni. I zwiększenie obrażeń zadawanych bronią wrogom o niskim poziomie zdrowia. Dajmy jeszcze jakiś wisiorek do tego wszystkiego. A niech będzie, łaska oku. No i wyglądu oczywiście broni nie możemy zmienić. Dobra, przetestujemy sobie, jak jakiś przeciwnik tutaj będzie, no to czemu by nie. Mamy jeszcze ciężarówkę, no ale tą akurat już mamy dostarczoną, prawda? A nie, też nie za bardzo. Nie można przeskanować pojazdów uczestniczących w operacji. No już teraz nie uczestniczy w żadnej operacji. Może jeśli naprawimy, to wtedy się to nam udostępni jako możliwość taka. Sprawdźmy. Okej, no nie za bardzo. To powiem wam tak, ja zabiorę sobie teraz ten samolot i spróbuję dolecieć do punktu odbioru.
Zobaczymy tylko, czy to będzie daleko stąd. Raczej podejrzewam, że tak. I w takiej sytuacji spotkalibyśmy się już na miejscu. Podejrzewam, że jak później tutaj wrócę, no to już ten drugi samolot może zniknąć. Chyba, że jest to dokładnie ten sam samolot, ale... Nie no, wygląda inaczej. Ale wiecie, malowanie po prostu może być trochę inne. Chociaż czy wygląda inaczej? Może niekoniecznie. To po prostu musimy naprawić, ale też nie wiem, czy to załatwi sprawę. Dobra, nie ma co kombinować. Tylko wejdźmy sobie tutaj. Teraz to przynajmniej wiadomo, że polecimy. No i mamy punkt odbioru. Ten jest najbliższy. To powiem wam, że wcale nie aż tak daleko stąd. Tylko teraz muszę uważać. No, nie zniszczyć tego. Masakra, ciężko tak szczerze mówiąc tutaj wymanewrować, kiedy jest tyle przeszkód. I nie wiem szczerze mówiąc teraz, czy ja coś zrobię. Tego się właśnie obawiałem. Mogłem kurczę inaczej spróbować to zrobić, ale patrzcie, to się też naprawiło przynajmniej. A wcześniej nie mieliśmy wszystkich kół. Dobra, to powiem wam, że może tym wykręcimy lepiej. Na to wygląda. Troszeczkę się bym rozpędził. Wow! Tak z miejsca? No dobra, nie wnikam. Tym lepiej dla mnie. No wiadomo, że tutaj w Far Cry'u model sterowania takim samolotem ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Ale okej. W sumie to, żeby pokazać wam widoczki, to zapewne w tym momencie widzicie ten cały przelot na przyspieszeniu. Bo akurat pogoda nam się trafiła całkiem ładna. A to są tereny, gdzie jeszcze nas nie było. Tak czy siak, będziemy jeszcze na lądzie to wszystko odkrywać. Bo przypominam, że kiedy lecimy, no to nam się nie ujawnia to na mapie. Attention pilot, you are flying in restricted airspace. Land your craft immediately. Nie? No i uwaga. Będzie udane lądowanie. Tutaj się muszę zatrzymać. No i co? Jest ok? Powinno być ok, ale nie dostałem żadnej informacji. A patrzcie, to jest jedyny samolot, którego jeszcze nie miałem do tej pory. Nie no, muszę się jeszcze upewnić. Wygląda na to, że tak. Kurde. Muszę być właśnie na tym obszarze. O, teraz się udało dopiero. Nie wiem od czego to zależy, ale w ten oto sposób mamy wszystkie samoloty dostępne do przyzwania. Proszę bardzo. Jeden z wariantów klasyka z II wojny światowej, wyprodukowany specjalnie do użytku w gorącym i wilgotnym klimacie Ameryki Łacińskiej, wykorzystywany podczas rewolucji 1967. A więc legendy też miały zapewne do czynienia z tym samolotem. No i spoko, tutaj możemy poprzestać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał i do usłyszenia następnym razem. Cześć!